Sejmie jest 460 posłów. Każdy to wie, wszyscy uczymy się o tym w szkole. No, przynajmniej każdy powinien to wiedzieć. Ilu w Sejmie jest posłów? Nie wiem. Pomijając już jednak tych ancymonów, którzy kandydują do Sejmu nie wiedząc tak właściwie z iloma kolegami i koleżankami być może przyjdzie im za kilka miesięcy współpracować, no to jest to raczej wiedza powszechna. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest ich akurat 460? Przed wojną posłów było najpierw 444, a na sam koniec istnienia II RP 208. Liczba 460 nie jest więc wynikiem żadnej parlamentarnej tradycji. Skąd zatem się wzięła? Żeby się tego dowiedzieć, musimy zajrzeć do konstytucji PRL. Tej samej, która dosłownie została przywieziona z Moskwy. W artykule 16 znajdziemy tam taki zapis. Posłów na Sejm wybierają obywatele według okręgów wyborczych w stosunku 1 poseł na 60 tysięcy mieszkańców. Liczba posłów została ściśle powiązana z populacją Polski. Jak jednak zapewne wiecie z lekcji geografii, po II wojnie światowej Polska była świadkami tzw. wyżu kompensacyjnego, w wyniku którego doszło do nagłego wzrostu liczby ludności. Zdarzały się lata, w których rodziło się ponad 750 tysięcy dzieci. Dla porównania obecnie jest to mniej niż 400 tysięcy. Populacja rosła zatem naprawdę, naprawdę szybko. W 1952 roku w naszym kraju mieszkało prawie 26 milionów ludzi, którzy wybierali w wyborach 425 przedstawicieli. 4 lata później liczba ludności wzrosła do 28 milionów, a liczba posłów do 459. Mniej więcej w tym momencie komuniści zorientowali się, że jak tak dalej pójdzie, to może zabraknąć miejsc dla posłów. W związku z tym w 1960 roku Sejm PRL-u arbitralnie zadecydował, że posłów będzie 460. No i tak już jakoś zostało. Ciekawostka, gdyby nadal używać tego przelicznika 1 poseł 60 tysięcy mieszkańców, to dziś posłów mielibyśmy 640. A skoro już jesteśmy przy parlamencie, wiecie, czemu senatorów jest akurat 100? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć do 1989 roku, kiedy zdecydowano o przywróceniu tej instytucji. Bardzo łatwo jest wyjaśnić, dlaczego zdecydowano się akurat na 100 senatorów. Po prostu Polska podzielona była wtedy na 49 województw. Podczas obrad Okrągłego Stołu zdecydowano, że na każde z nich będzie przypadać 2 senatorów, za wyjątkiem województwa warszawskiego i katowickiego. Tam wybieranych miało być 3 senatorów, łącznie 100. No a poza tym to okrągła liczba, nie oszukujmy się. Niektórym z was być może nasunęło się podczas oglądania tego filmu takie pytanie, czy 460 posłów to dużo? Nie mam pojęcia. Szczerze. I jedyne co mogę zrobić, to porównać liczbę posłów polskiego Sejmu z innymi państwami o podobnej populacji. Weźmy taką Kanadę, Ukrainę i Irak. Wszystkie te państwa mają mniej deputowanych w parlamencie niż Polska, przy czym w wypadku Ukrainy nie jest to jakaś znacząca różnica. Są też jednak państwa znacznie większe od Polski, gdzie tych posłów jest dużo mniej. Choćby Stany Zjednoczone, gdzie w Izbie Reprezentantów jest 435 parlamentarzystów, lub Rosja, gdzie w Dumie jest ich 450. Więc owszem, w Polsce jest stosunkowo dużo posłów. Ale czy to znowu takie złe? W końcu dzięki temu, że jest więcej posłów, to jeden poseł przypada na mniej ludzi, więc teoretycznie powinien mieć z nimi lepszy kontakt. No, to tyle teorii. W praktyce różnie to wychodzi. Oczywiście ludzie, którzy postulują zmniejszenie liczby parlamentarzystów w Polsce, zazwyczaj powołują się na argument finansowy, to znaczy po prostu będzie taniej. I tak, jest to prawda, gdyby posłów było na przykład 300, a nie 460, to rzeczywiście koszty obsługi tych 300 posłów byłyby mniejsze. Ale wiecie, na pewnych rzeczach nie warto oszczędzać. A już w szczególności na administracji państwowej.